Czy masz świadomość? I stało się. W twoje ręce oddajemy już piąty raport z serii Prześwietlamy produkty spożywcze. Tym razem zajęliśmy się produktami mącznymi. Raport w swoich założeniach i konstrukcji jest zbliżony do poprzednich. Cele wciąż te same. Dostarczamy wiarygodną informację konsumentom i szukamy najczystszych produktów na rynku. Dzień dobry Państwu. Z tej strony Rafał Górski, podcast Czy masz świadomość? Witam Państwa i witam również Marcina Galickiego, który jest dzisiaj Państwa i moim gościem. Marcin jest współzałożycielem programu Food Rentgen, publikującego konsumenckie raporty i rankingi produktów spożywczych. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry, Rafale. Dzień dobry Państwu. Tak jak już wspomniałem w tym cytacie, dzisiejszym tematem dzisiejszego podcastu jest raport Food Rentgena poświęcony z tytułem Prześwietlamy mąki. Co ciekawe, ten raport nagrywamy w okolicach 15 marca, a 15 marca to dzień, który co roku obchodzony jest jako Światowy Dzień Konsumenta. No to Marcinie, co konsument znajdzie w raporcie Prześwietlamy mąki? No, myślę, że to jest dobra wiadomość dla konsumenta. Znajdzie przede wszystkim dobre wiadomości w tym momencie, w odróżnieniu do wcześniejszych raportów. Otóż prześwietliliśmy produkty, 15 produktów mącznych, no i okazało się, że nie znaleźliśmy praktycznie w ogóle pozostałości glifosatu. Dodatkowo jeszcze trzech producentów z własnej woli zdecydowało się rozszerzyć badania o dodatkowe parametry. Także myślę, że tu wydarzają się bardzo ciekawe rzeczy właśnie z perspektywy konsumentów, tak? Że coś się dzieje na rynku. Tak? A co było dla ciebie największym zaskoczeniem? No na pewno zaskoczeniem było, że wszystkie praktycznie mąki, które przebadaliśmy, okazały się czyste. Aczkolwiek tak z perspektywy czasu patrząc, może to było do przewidzenia. W związku z tym, że my w sumie ogłosiliśmy to, że będziemy chcieli badać mąki już w maju zeszłego roku, 2020, praktycznie zaraz po, czy w momencie opublikowania raportu na temat kasz jaglanych. Same raporty kaszowe okazały się dość dużym trzęsieniem na rynku i wywołały ostrą dyskusję z producentami. W międzyczasie pojawiło się też nowe stowarzyszenie zrzeszające właśnie producentów kasz, które w ostatnich dniach również zapowiedziało walkę z pozostałościami pestycydów w surowcach. Także to naprawdę dużo ciekawych rzeczy się wydarza w tym momencie na rynku i bardzo pozytywnych. No właśnie, jakbyś mógł pokrótce powiedzieć, wasza przygoda z raportami zaczęła się w 2017 roku. To był pierwszy raport. Tak, natomiast sama przygoda zaczęła się dużo wcześniej, rok wcześniej przeprowadziliśmy pierwsze takie badania pilotażowe i to wtedy był dla nas ogromny szok. Mocno nas zaskoczyły tamte wyniki badań. Czyli 2017 to raport płatki śniadaniowe, 2019 kasze gryczane, później kasze jaglane 2020, również 2020 razem z Instytutem Spraw Obywatelskich piwa, no i teraz mąki. A jakbyś miał zdradzić, bo oczywiście nie będziemy mówić o wszystkich szczegółach, bo zachęcamy słuchaczy do tego, żeby zajrzeli, przeczytali, zapoznali się z raportem, ale jakbyś miał zdradzić jedną taką szczegółową informację z punktu widzenia, nie wiem, konsumenta, który wchodzi do sklepu i ma coś wybrać z półki z mąkami, to co byś powiedział?
No to dobre pytanie. Co mógłbym zdradzić na temat. No, na pewno to mogę zdradzić, że przebadaliśmy tylko 15 produktów i o tych coś wiemy, tak? I ta lista jest dostępna w tym raporcie. Raport jest do pobrania. Dwie mąki, które faktycznie okazały się, które same w sumie zgłosiły się, podając nam konkretny produkt, wskazując produkt, natomiast cały proces badawczy przeprowadziliśmy my już sami od procesu zakupu, no to na pewno producent mąki szczepanki, który tutaj powiedział tak, chcemy przystąpić do raportu. Chcemy się prześwietlić i oni wypadli. Faktycznie przebadaliśmy pozostałości pestycydów i 500 różnych innych, znaczy pozostałości glifosatu i 500 różnych innych pestycydów. I producent BioLife, który był wyznaczony, wskazany przez konsumentów do badania, natomiast on się zdecydował na rozszerzenie badania właśnie o te dodatkowe 500 pestycydów. I też nie wykazało to, nie wykazaliśmy żadnych pestycydów właśnie w tych produktach. Czyli rozumiem, że ci producenci byli na tyle pewni swoich produktów, sami się zgłaszając, że się sami zgłosili po prostu. Na to wygląda. Natomiast zaproszenie poszło praktycznie do wszystkich producentów, wszystkich, którzy byli wskazani przez konsumentów i wszystkich, którzy, znaczy wszystkich, no wszystkich, których my byliśmy w stanie zidentyfikować. Tam było 110 produktów. Wysłaliśmy zaproszenie do wszystkich producentów z propozycją no, faktycznie no, pokazania konsumentom, jakie te produkty faktycznie są. A dlaczego pestycydy na talerzu to tylko czubek góry lodowej? No to znaczy, bo generalnie to, że my mamy pestycydy na talerzu, no to my je spożywamy, tak, ale za tym idzie mnóstwo innych aspektów, tak, takich środowiskowych. No, pestycydy generalnie ułatwiają życie rolnikom, to jest niezaprzeczalny fakt. I trzeba mieć tego świadomość. I teraz i często w związku z tym, że sianie przyczyn zastosowania pestycydów jest dużo wcześniejsze niż same skutki, tak? Skutki zdrowotne, no to często nie jesteśmy w stanie zauważyć. To trochę jak z tym gotowaniem żaby, tak? Podgrzewając żabę, jesteśmy w stanie ją gotować. I to właśnie tak. Stosując często pestycydy bez umiaru, no wpływamy dość istotnie na nasze zdrowie, na zdrowie wszystkich istot, które żyją wokół nas. Zmieniamy w ogóle środowisko naturalne. No i jest to istotny na pewno problem z perspektywy nas jako gatunku dominującego na tej planecie. A co konsument powinien wiedzieć o normach spożywczych? Bo ten termin również się pojawia w tym raporcie. To znaczy z tymi normami to jest trochę tak, że one są ustalane i jak spojrzymy na normy, to czasami okazuje się, że produkty bardzo podobne do siebie, one się różnią normami. Na przykład tutaj takim elementem, na który my zwróciliśmy uwagę, to na przykład grzyby leśne i grzyby hodowlane. Grzyby leśne mają najwyższy dopuszczalny poziom właśnie pestycydu pod nazwą glifosat na poziomie 50 mg na kilogram produktu. Natomiast grzyby hodowlane mają 0,1 mg na kilogram produktu, czyli różnica jest praktycznie 500-krotna. I tak troszeczkę się zastanawialiśmy, czy to są względy zdrowotne, czy jakieś inne. I tutaj poprosiliśmy faktycznie doktorantkę prawa międzynarodowego, żeby prześwietliła ten temat. W sumie doktorantka prawa międzynarodowego, ale która się specjalizuje również w rynku żywnościowym, Karolinę Bruchniewicz. No i okazało się, że nie do końca, że to aspekty zdrowotne często mogą być na dalszym planie.
istotnym elementem są jakieś konkretne interesy poszczególnych grup, czy nawet państw. Tam się odbywają ciągłe negocjacje stron między poszczególnymi rynkami i często na stole negocjacyjnym leżą, poza normami żywnościowymi, leży mnóstwo innych spraw i czasami wydaje się, że jest to forma negocjacji, że tutaj odpuszczamy w tym temacie, a tutaj ciśniemy, więc ten obraz jest dużo szerszy, tak, jeżeli chodzi o właśnie o stosowanie norm. To tak z naszej perspektywy, to co udało nam się odkryć, bo wiadomo, my nie jesteśmy w tym i obserwujemy te wszystkie procesy z perspektywy tej naszej konsumenckiej, z tego naszego konsumenckiego fotela, odkrywamy ten świat, no i często się mocno dziwimy temu wszystkiemu. Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. No to jak opowiadasz, to przypomina mi się świetny dokument Biznes Brukselski, który jest do obejrzenia na YouTubie. Bardzo przy okazji wszystkim Państwu polecam. Dokument opowiada o tym, jak lobbying jest przeprowadzany w Unii Europejskiej, w Brukseli. Kto właściwie rządzi Unią Europejską, jakie lobby, i myślę, że to ma duży wpływ również w tym obszarze polityki żywieniowej. Z tym, to jest związane z tym, o czym mówisz, z tymi normami, i sobie wyobrażam, to używałeś oczywiście słowa negocjacje, a w tym filmie bardzo, bardzo wyraźnie pokazany jest wątek takiego twardego lobbingu, obrośnięcia Komisji Europejskiej przez setki korporacji, które mają czas, mają pieniądze i mają lobbystów do tego, żeby negocjować również, myślę, z normy spożywcze. Dobrze, a jak już jesteśmy przy Brukseli, pojawia się w raporcie też takie sformułowanie, taki termin od pola do stołu. On coraz mocniej jest obecny w debacie publicznej również w Polsce. Co ten termin oznacza? Jakie są cele z nim związane? No w ogóle ta strategia od pola do stołu jest częścią strategii Nowego Zielonego Ładu, czyli takiego troszeczkę szukania, znalezienia rozwiązań, które spowodują, że działania Unii Europejskiej, czy w ogóle wszystkich podmiotów w Unii Europejskiej, no będą co najmniej neutralne dla klimatu. No i akurat strategia od pola do stołu skupia się mocno na właśnie na tym przemyśle agrospożywczym. I tutaj założenia są takie, by ograniczyć o 50% zużycie pestycydów w Unii Europejskiej. Tak samo 50% zużycie środków przeciwdrobnoustrojowych i 20% ograniczenie w 20% zużycia nawozów mineralnych. Tak? I też doprowadzenie do sytuacji, że 25% powierzchni upraw to będą uprawy ekologiczne. Takie są założenia. No, oczywiście to, co mówiłeś o lobbingu, to się wydarza, tak? I tutaj możemy obserwować w prasie z naszego też konsumenckiego fotela, jak właśnie różnego rodzaju naciski są podejmowane przez różnego rodzaju właśnie grupy interesu, które wskazują na to, że na przykład, że jest to nierealne, że jest to może być ze szkodą też dla środowiska, bo też takie głosy się pojawiały, że zapanuje głód, także no są takie elementy tutaj wyciągane przez właśnie różne grupy interesu. Natomiast myślę, że z naszej perspektywy takiej konsumenckiej to jest dobry kierunek, tak? Tylko zawsze pytanie, na ile takie zmiany mogą odbyć się wyłącznie odgórnie,
narzucone przez rządzących. Wydaje mi się, że chyba to tak jednostronnie nie działa. No w tym miejscu to, jak tak opowiadałeś, to postanowiłem pozdrowić, pozdrawiamy Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin i ludzi z nim związane, firmy i korporacje z tym stowarzyszeniem związane. Nie będę wyjaśniał, bo to może być taki ciekawy trop dla słuchaczy. Proszę sobie wpisać Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, a później sprawdzić, kto tworzy to stowarzyszenie. Swoją drogą, nazwa jest bardzo ciekawa, bo to tak sugeruje, że to są miłośnicy krzaczków, drzewek i w ogóle, tak? Natomiast no, sama nazwa, nie wiem, środki ochrony roślin, tak? Kiedy mówimy na przykład o herbicydach, herbicydy jako takie służą do niszczenia roślin, a nie do ochrony roślin. Także jest dużo jakichś takich śmiesznych nazw w tym całym środowisku. Tak, no jest to na pewno jakaś forma marketingu. No i ostatnie pytanie. Czy politycy są w stanie dokonać zmian dla naszego wspólnego dobra? Takie pytanie się pojawia również w raporcie. Jakie są wasze refleksje już po tylu latach wydawania raportów i obserwowania tego rynku, tej przestrzeni publicznej? To znaczy, no tutaj to jest nasza własna opinia i nasze obserwacje. Natomiast no, patrząc z tego, co się wydarza, wydaje mi się, że to jest bardzo ciężko wprowadzić odgórnie jakieś zasady i żeby one były przestrzegane. No, naprawdę trzeba mocny zamordyzm wprowadzić przypuszczalnie. W państwach totalitarnych pewnie jest to możliwe, aczkolwiek nie wiemy, w którym kierunku my zmierzamy, czy to będzie państwo totalitarne, czy nie. No, w każdym bądź razie w państwach nie wiem, ukształtowanych demokratycznie wydaje mi się, że narzucenie czegoś od góry jest dość trudne, w związku z tym, że zawsze nie wiem, zysk z omijania konkretnych przepisów może być wyższy niż kary związane z nieprzestrzeganiem tych przepisów. Natomiast to, co my zaobserwowaliśmy przy wydawaniu raportu, przy wydaniu raportu kaszowego między innymi, to to, że tutaj spożywczego są bardziej wpatrzeni w to, jak zachowują się konsumenci, w którymi ścieżkami chodzą, jakie produkty kupują, niż w to, co nam tutaj szykują, tak? I na przykład w momencie, kiedy opublikowaliśmy raport kaszowy w 2019 roku i potem w 2020, to tutaj faktycznie producenci wskazywali, że konsumenci przestali na przykład kupować jedne produkty, zaczęli kupować inne. I mamy wrażenie, że to zaczyna właśnie wywoływać taką reakcję ze strony producentów, że oni sami zaczynają się tym interesować. Dostrzegli problem, widzą, że jest to ważne dla konsumentów, więc ta zmiana następuje oddolna. Ono jest fajnym takim uzupełnieniem tego, co się dzieje odgórne. I ja myślę, że te ruchy oddolne i odgórne powinny się w jakiś sposób spotykać w pewnym momencie. Ważne, żeby one były szły w tym samym kierunku, tak? Żeby było widać, że mówią jednym głosem, bo może się oczywiście zdarzyć, że ustawodawca idzie w jednym kierunku, a konsumenci pokazują zupełnie inny kierunek. No i wtedy wszystko się rozjeżdża i powstaje martwe prawo, jakieś takie sytuacje, no, których może nie chcielibyśmy na rynku. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Ja tylko jeszcze zachęcę, zgodnie z tym, co powiedział Marcin, z okazji Światowego Dnia Konsumenta, do tego, żebyśmy poszukiwali, żebyśmy prześwietlali. Zachęcę do czytania raportu Futurentgena. No i bądźmy częściej obywatelami, a rzadziej konsumentami.
a na pewno starajmy się unikać tylko jednej roli konsumenta. Marcinie, dzisiaj jeszcze Państwu... jeżeli mogę, tak? Jeżeli mogę jeszcze coś dodać, w związku z tym, że my faktycznie przygotowujemy się do kolejnych już działań i troszeczkę podsumowując to, co się wydarzyło w ostatnim czasie, że na przykład w maju ogłosiliśmy informację o badaniu MONG i to spowodowało na przykład, o czym nie powiedziałem, może warto to uzupełnić, spowodowało lawinę przesyłanych próbek do laboratoriów. Faktycznie branża sprawdzała siebie, czy na pewno jest czysta. Tym razem stwierdziliśmy, że nie będziemy ujawniać informacji, co będziemy badać, a w ten sposób chcemy dać szansę całej branży do tego, żeby się przygotowała, żeby ten rynek faktycznie ewoluował, żeby zmieniał się na lepsze, tak? I rozpoczynamy faktycznie zbiórkę pieniędzy właśnie na kolejne badania. I tutaj słuchaczy serdecznie chciałem zaprosić do tej zbiórki. Mhm. Tak, to też bardzo dobry pomysł, żebyśmy w ramach codziennych wyborów, również takich związanych z finansami, ze wspieraniem organizacji, które zajmują się ochroną praw konsumentów, żebyśmy wszyscy też wzmacniali te organizacje, bo inaczej, tak jak dzisiaj rozmawialiśmy, no trudno o zmianę odgórną. Dobrze, 15 marca, Światowy Dzień Konsumenta. Nie wiem, kiedy będziecie Państwo słuchać dokładnie tego podcastu, ale pamiętajcie o tym, że konsument ma dużą siłę i ten przykład MONG, myślę, jest przykładem na to, że faktycznie tak jest. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Marcin Galicki, współzałożyciel programu Food Rentgen, publikującego konsumenckie raporty i rankingi produktów spożywczych. Dziękuję za rozmowę, Marcinie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Miłego dnia jeszcze. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu instytutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!